Wandsbek, Kościół Świętego Józefa, Matka Boska Nadziei. Dzisiaj 28 grudzień 2020 roku ruszyła akcja szczepionkowa na całym świecie. W ramach tego w tym kościele 12 października 1986 roku był obecny papież Franciszek. Mówił o męczennikach zliwek, kapłanów, trzech kapłanów katolickich i pastora, którzy zostali zlikwidowani w Hamburgu 10 listopada 1943 roku, aby ich krew spłynęła razem dla nowej religii, która teraz pokazuje swoje oblicze. Nowy Kościół jest zaplanowany 23 maja 2021 roku. Jest to 105. rocznica poświęcenia kaplicy Salezjanów w Oświęcimiu. Kapłanem wtedy został ksiądz Jan Świerc, patron naszych czasów. Zamęczony w Oświęcimiu 27 czerwca 1941 roku planowo rocznicę objawienia w Gyczwałcie. Matko Boska Nadziei, prosimy Cię o wsparcie, prosimy Cię o pomoc. Ochroń nam swoim płaszczem. Jezu, ufam Tobie. Matka Boska Nadziei, która towarzyszyła naszemu Hermanowi Cohenowi, apostołowi Eucharystii, Twojemu rycerzowi. Wspomagaj nas, Hermanie Cohenie, nawrócony mocą Eucharystii, urodzony 10 listopada w 1820 roku w Hamburgu, zmarły w Berlinie 20 stycznia 1871 roku. Wspomagaj nas, odnowicielu Karmelu, we Francji, w Anglii, w Polsce. Jemu zawdzięczamy Karmel świętego Józefa w Wadowicach. Jemu zawdzięczamy Karmel świętego Józefa w Krakowie na ulicy Jezusa.